Gratulacje przede wszystkim, awans do tej ligi centralnej, na pewno przed drużyną wielkie wyzwanie, ale powiedz, czy ciężko było awansować do tej ligi makroregionalnej? Tak, było ciężko. To nie można powiedzieć, że ta Liga Dolnośląska była łatwa i bez problemu awansowaliśmy. Aczkolwiek byliśmy najlepsi w tej lidze, cieszymy się z tego. Już o tym zapomnieliśmy, teraz czerpiemy jak najwięcej z tej nagrody, czyli z gry w lidze makroregionalnej. No właśnie, lubię takie stwierdzenia, jesteśmy najlepsi, byliśmy najlepsi, prawda? Będziemy najlepsi. Teraz przed Wami liga właśnie ta wyższa, prawda? Bo to liga makroregionalna. No tutaj, w tej lidze już nie będzie tak łatwo. Tak, już po pierwszych meczach widzimy to, że to nie jest tak łatwo. Jest bardzo wysoki poziom i to też nam się podoba, bo nasi zawodnicy muszą wejść na szczyty swoich możliwości, żeby uzyskać dobry wynik. No właśnie, chłopcy są na etapie, bezpośrednie zaplecze do pierwszego zespołu, aby rozwijać się, no muszą grać z zespołami, które prezentują dobry poziom piłkarski. Tak, i taki poziom mamy w lidze makroregionalnej. To jest też wynik, który chłopacy będą osiągać w tej lidze, czyli dobra gra też będzie jakby jasnym sygnałem do tego, że można trafić do drużyny pierwszej. No właśnie, za nami już 3 spotkania ligowe. Jesteś zadowolony z tych meczów? Czy jestem zadowolony? Jestem zadowolony z poziomu, z intensywności, na jaką chłopacy musieli wejść, żeby się zmierzyć z tymi rywalami. Aczkolwiek punktowo nie jestem zadowolony, bo mogliśmy parę punktów mieć więcej po tych 3 meczach. Czy to znaczy, że cały czas uczycie się tej ligi? No musicie, jako Beniaminek. Musicie się uczyć tej ligi. Czy się uczymy ligi? Na pewno pierwszy mecz był taki, że i pierwsze 45 minut było takie, że się tej ligi uczyliśmy. Drugi mecz i trzeci to już moim zdaniem już byliśmy w tej lidze, już ją poznaliśmy, aczkolwiek tak, cały czas jeszcze tego wysokiego poziomu się uczymy. Jaki cel na tą drugą rundę? Cel to jest taki, żeby jak najlepiej zagrać. Co mecze przyniosą, co wyniki przyniosą, zobaczymy. Najważniejsze jest to, żeby chłopacy się rozwijali. Te pół roku bierzemy na to, że chłopacy jako, dostają jako nagrodę, jako naukę. Co będzie w czerwcu, to zobaczymy. Taką kolorowankę będziemy w krzyżyk grali. Ja jestem spokojny. Teraz gracie, awansowaliście do tej ligi makroregionalnej. Powiedz mi, czy było trudno awansować do tych rozgrywek? Na pewno stawialiśmy sobie, że to był nasz taki wymarzony cel, awans do ligi makroregionalnej. No, liga była dosyć trudna, no, Miedź Legnica, Chrobry Głogów, także nie było łatwo w tej lidze, ale jak wyszło na koniec, udało nam się awansować i było w porządku. Na pewno wielka radość po tym awansie była, no ale teraz rzeczywistość, czyli gra z tymi zespołami topowymi. No tak naprawdę no, pierwsze mecze dały nam dużo do zrozumienia, w którym miejscu się znajdowaliśmy w lidze dolnośląskiej. Liga makroregionalna to widać, że to jest troszkę wyższy poziom niż Liga Dolnośląska. No i widać po wynikach w sumie, że jest troszkę przepaść. Jesteś bramkarzem tej drużyny. Jak sobie radzisz na linii? Wydaje mi się, że radzę sobie poprawnie. Mam parę rzeczy do poprawy, ale nieźle. Lepiej ci się gra na linii czy w polu? No, oczywiście, że na linii. Dlatego też jestem bramkarzem. Ale zdarza ci się czasami wyjść na boisko i pograć z kolegami? Jak najbardziej, też sprawia mi to zabawę, frajdę, że czasami warto się oderwać od prawdziwej pracy i też warto jest no, trochę zabawy wprowadzić w to, co lubimy robić. Weź swoją wymienność pozycji! Obrońcy razem biegać, razem, z głową! Wow! Zagrane! Gdzie biega?
Kacper, jesteś kapitanem drużyny juniorów starszych. Powiedz mi, jak się kieruje tą drużyną? Bardzo swobodnie. Wszyscy chłopacy na treningach się starają. Nie ma praktycznie problemów, tak szczerze. Naprawdę. Wszystko to jest praktycznie dla mnie przyjemność, żeby z nimi grać, bo naprawdę chłopaki potrafią, mają umiejętności i to jest przyjemność, naprawdę. Ciężko było, trudno było awansować do tej ligi makroregionalnej? Na pewno było ciężko. Było parę z drużyn, z którymi mieliśmy problemy, ale daliśmy sobie radę, naprawdę moim zdaniem fajnie daliśmy sobie po prostu radę. No właśnie, tam były chyba Chrobry Głogów, była Miedź Legnica. Dokładnie, te dwie drużyny akurat sprawiają nam chyba największy problem, nam się wydaje. Też Lechia Dzierżoń była bardzo dobrym klubem, to też bardzo dobry mecz. Ale no właśnie myślę, że Chrobry Głogów i Miedź Legnica to były właśnie dwie drużyny takie najcięższe dla nas. No właśnie, udało się awansować, a właściwie wywalczyliście ten awans sobie. No teraz jesteście w trakcie grania w tej lidze makroregionalnej, zupełnie inne granie. Na pewno jest wyższy poziom, na przykład z Piastem, z Ruchem Chorzów, naprawdę drużyny są na wysokim poziomie, ale to daje nam jako zawodnikom, żebyśmy mogli się jeszcze bardziej rozwinąć, jakby. No właśnie, rozwijać się można tylko grając z tymi zespołami lepszymi od siebie. W pewnym sensie tak, ale też ze słabszymi drużynami też nam daje jakby możliwości inne, żeby inaczej na przykład spróbować formacji inaczej ułożyć, inne rzeczy po prostu też popróbować na przykład z takimi słabszymi drużynami właśnie, żeby inne taktyki i inne rzeczy po prostu, a z tymi lepszymi drużynami możemy się też sprawdzić na przykład obronnie i no jest po prostu inaczej. No właśnie, za wami już pierwsze mecze. Powiedz, jak się wam grało, bo to zupełnie troszkę inne granie niż w lidze dolnośląskiej. Na pewno było ciężko, ale myślę, że na pewno mecz pierwszy z Piastem był taki na przetarcie, żeby sprawdzić, jak ta liga będzie wyglądać i to dało nam dużo odpowiedzi. I kolejne dwa mecze już pokazały nam jeszcze bardziej, że możemy coś tutaj wywalczyć w tej lidze i że możemy popróbować jeszcze wyższe cele, na przykład trzecie, drugie miejsce, nawet może pierwsze, jeżeli się uda jakimś cudem. No właśnie, teraz z optymizmem gracie dalej. No oczywiście. My walczymy o najwyższe cele. Mam nadzieję, że będziemy w pierwszej trójce jakimś cudem. A ja w to wierzę. I no, po prostu. Tego wam życzymy przede wszystkim. Dziękuję bardzo. Lepiej, Adam, daj mu w prawo. Mocno, zakręcić do środka. Chodź. Dobra, okej? Okay? Zatrzymuj. I za piłką. Chęci za Gracka, Gracu za ciebie. Szupan. Panowie, wszędzie jeden kontakt. Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice. Serce Zagłębia Miedziowego. Tu biegaj, góra, dół. A ty tam.